Poranne pytania Radia Olsztyn. Przy mikrofonie Marek Lewiński. Witam. Naszym gościem jest dziś senator Koalicji Obywatelskiej Jerzy Wcisła z Elbląga. Dzień dobry, panie senatorze, kłaniam się. Witam państwa serdecznie. Czy w pańskiej ocenie to już przesądzone, że Senat wybierze profesora Marcina Wiącka na rzecznika praw obywatelskich? Wydaje mi się, że innej ewentualności nie ma. Myśmy popierali profesora Wiącka. Jeżeli popiera go także Prawo i Sprawiedliwość i inne ugrupowania, to uważam, że sprawa jest przesądzona. Panie senatorze, ja wyciągam takie wnioski. To w takim razie nie mogliście się dogadać z PSL-em odpowiednio wcześniej i wcześniej zgłosić właśnie jego kandydaturę? No nie odpowiem panu na to pytanie. Nie wiem, czy ja nie jestem tak wysoko w hierarchii decydentów, by zajmować się typowaniem, kto mógłby zostać kandydatem Koalicji Obywatelskiej czy Koalicji i PSL-u. Myśmy mieli panią Zuzannę Rudzińską-Bluszcz, która była dobrym kandydatem, była praktykiem. Pan Wiącek jest bardziej teoretykiem i to był też dobry kandydat. Myślę, że gdyby było odwrotnie i pan profesor Wiącek byłby pierwszym kandydatem, to prawdopodobnie by przepadł, a dzisiaj być może była pani Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. No, stało się jak się stało, jest profesor Marcin Wiącek. Dla instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich to dobrze się stało. PSL kompletnie się pod tym nie podpisuje, panie senatorze. PiS się od tego odcina, ale czy w pańskiej ocenie ludowcy po prostu dogadali się z Prawem i Sprawiedliwością na zasadzie głosujemy za waszym kandydatem na szefa IPN, a wy głosujecie za naszym kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich? Tak to mogło wyglądać? Czy o takich rozmowach kuluarowych pan jako senator Koalicji Obywatelskiej słyszał? Oczywiście, że słyszałem, ale nie z takich źródeł, które pozwoliły mi powiedzieć, że takie rozmowy były. Mam nadzieję, że nie. Ja jestem przeciwnikiem tego rodzaju handlów i mam nadzieję, że w tym przypadku tak nie było. No właśnie, jestem przeciwnikiem tego rodzaju handlu, ale ja z kolei powiedziałbym jako obserwator politycznego życia, że w takim razie sporo mniejsze ugrupowanie polityczne, takie jak PSL, ma lepszego politycznego nosa i się potrafiło w kluczowych kwestiach dogadać z partią rządzącą, czego wy, Platforma czy też Koalicja, nie potraficie. Ja nie chcę opowiadać różnych dowcipów, które krążą od lat na temat PSL-u i ich zdolności do odnajdywania się na scenie politycznej. Pawła Kukiza pewnie pan chciał zacytować, mam wrażenie. Koniecznie, ale też takie jest słynne pytanie, kto wygrał wybory. Nie chciałbym oceniać Tak. Są też porównania do owoców. Ja to wszystko wiem. Panie senatorze, no ale jaka jest pańska ocena tych faktów? Mówi pan o faktach, które nie wiadomo, czy są faktami. Nie, mówię o tym, czy przypadkiem PSL nie ma lepszego politycznego nosa niż Koalicja Obywatelska. I że to wy, jako Koalicja Obywatelska, mogliście na tym zyskać i pokazać, zobaczcie, jesteśmy prężnie działającą, merytoryczną opozycją, która z większością w Senacie potrafi sobie poradzić i w kluczowych kwestiach zawalczyć, a tutaj się okazuje, że to właśnie zrobił PSL. Myślę, że Platformie Obywatelskiej czy Koalicji trudniej jest wchodzić w tego rodzaju rozgrywki, bo to my musimy być takim wzorcem, do którego się przyrównują inne partie. Co wolno mniejszym, tego nie wolno większym. A przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości powiedzieliby po prostu tak, bo musicie być antypisem i zawsze musicie być przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Trochę to tak jest. Ja także uważam, że niestety dzisiaj są dwie opcje. Albo będzie rządził PiS, albo opozycja zjednoczy się najpierw przeciwko PiS-owi i wyprowadzi PiS od rządzenia, a potem będzie się zastanawiała, kto ma być premierem, jakie mają być szczegółowe, wspólne punkty, bo to naprawdę jest sprawa już moim zdaniem drugorzędna. Na Węgrzech jest podobna sytuacja, trochę dłużej, ale też opozycja najpierw powiedziała, wystąpimy razem w przyszłorocznych wyborach, a
jeszcze się nie dogadaliśmy w sprawie, kto będzie liderem na przykład tej, całej tej opozycji. Mam nadzieję, że o tej zjednoczonej, chociaż w części opozycji, jeszcze zdążymy porozmawiać w porannych pytaniach właśnie dziś, bo chciałem zacytować pewne kwestie sondażowe, ale najpierw pytanie skierowane już tak bardzo mocno bezpośrednio do pana senatora. Dlaczego zrezygnował pan z kierowania strukturami Platformy Obywatelskiej w powiecie elbląskim, panie senatorze? Są dwa takie powody. Pierwszy to jest oficjalny, drugi nieoficjalny, tak? Obydwa oficjalne, obydwu mówię od miesięcy. Ja naprawdę bardzo mocno jestem zaangażowany w pracę Senatu i w tą mniej widoczną. Jestem członkiem prezydium, sekretarzem. Przygotowuję dużą część tego tła, które my później widzimy, pracy Koalicji Obywatelskiej. I to mnie bardzo mocno angażuje. Prowadzę też dwa zespoły parlamentarne. Zespół do spraw młodzieży, który spadł na mnie jak z nieba, ale sprawia mi dużo satysfakcji. Myślę, że jest bardzo rozwojowy. I zespół od spraw dróg wodnych. Drogami wodnymi też się zajmuję już kilkadziesiąt lat. I to jest pierwszy powód. Rzadko jestem w Elblągu. Bywam w Elblągu, a trzeba być w Elblągu, żeby zajmować się. Okej, to rozumiem. A drugi powód? A drugi powód to jest najnormalniejsza zmiana pokoleniowa. No, trzeba sobie powiedzieć, ja mam swoje lata. Czas najwyższy, by to pokolenie, które dzisiaj jest traktowane jako to pokolenie, które zostało wycięte z polityki. Bo moje pokolenie za długo w tej polityce jest. Myśmy nie zrobili miejsca tym dzisiejszym 40-latkom i ja nie chcę być też tą osobą, która będzie blokowała takiemu człowiekowi. Michał Miszczan jest 40-latkiem, panie senatorze? Ma 45 lat. Ma 45 lat. To jest ten wiek, gdy trzeba już dawać mu odpowiedzialne funkcje, także polityczne, i tak też postąpiłem. No to w takim razie jeszcze jeden obiecany temat, panie senatorze. Gdyby wybory odbywały się w lipcu, PiS poparłoby 36% zdecydowanych uczestników głosowania, Koalicję Obywatelską 16%, Polskę 2050 Szymona Hołowni 13%, Konfederację 5%, Lewicę 5%, tak wynika z nowego sondażu CBOS. Progu wyborczego nie przekroczyłoby PSL, to ciekawe, 3%, Kukiz 15%, 1%, ale w innym sondażu to zadano jeszcze takie pytanie, to zdaje się sondaż dla Super Express. Czy w wyborach parlamentarnych Donald Tusk powinien połączyć siły z Szymonem Hołownią? No i społeczeństwo polskie jak zwykle podzielone. 46% badanych odpowiedziało tak, odmiennego zdania jest 54% respondentów. Ale ja bym chciał pana zapytać właśnie o tę zjednoczoną opozycję. Na przykład w postaci Koalicja Obywatelska, Ruch Szymona Hołowni 2050. To w pańskiej ocenie możliwe i konieczne do tego, żeby, jak pan sam argumentuje, odsunąć PiS od władzy? Nie wiem, czy będzie konieczne w chwili wyborów, ale ja uważam, że jeżeli to miałoby zagwarantować wygranie wyborów, to powinny się te ugrupowania połączyć. Jestem przekonany. Ja A nie kto widzę, daje taki gwarant, panie senatorze? Jeżeli będą notowania bardzo blisko siebie, jak teraz, że jest różnica 4-5 punktów między Platformą, Koalicją Obywatelską a PiS-em. No nie, sekunda. Mówi pan o różnicy 4-5 punktów pomiędzy Koalicją Obywatelską a PiS-em. To ja przypomnę, PiS 36%, Koalicja Obywatelska 16%. Litości, przecież to jest przepaść. Mówimy o innych notowaniach, CBOS inne, Kantar ma inne, ale no to w tej sytuacji tych notowań to absolutnie trzeba się dogadać. Absolutnie trzeba się dogadać i wystąpić z jedną listą. Czyli przy dużej różnicy poparcia, jak rozumiem, Koalicja Obywatelska będzie optowała za tym, żeby opozycja się połączyła w kolejnych wyborach parlamentarnych. Tak to rozumiem, panie senatorze. Jak znam Donalda Tuska, ma taki pogląd, ja mam taki sam. O nim często mówię, mówiąc publicznie, poprzednie wybory opozycja wygrała, w tym sensie, że miała 900 tysięcy wyborców więcej niż PiS, ale przegrała, bo nie umiała się dostosować do ordynacji wyborczej. Jaka pogoda w Elblągu, panie senatorze? Za ciepło. To i na Powiślu, i na Warmii, i na Mazurach podejrzewam, że może być w takim razie dziś tak samo. Senator Koalicji Obywatelskiej Jerzy Wcisła z Elbląga był gościem porannych pytań Radia Olsztyn. Panie senatorze, bardzo dziękuję za obecność. Ja także dziękuję. Kłaniamy się tymczasem.